imię mi Bożena, jestem z Warszawy. Krystyna Leśniak-Moczuk z Rzeszowa, zrzeszająca Krystyny. No dobrze, pani Krysiu, dzisiaj jest Warszawa, pani jest z Rzeszowa. Czy warto było przez tak daleko jechać? To nie jest po pierwsze daleko, ponieważ to jest tylko 300 km i do Warszawy przyjeżdżam często nie tylko służbowo, ale właśnie integrując Krystyny. Warszawskie również, ponieważ ruch społeczny kobiet o imieniu Krystyna już trwa, uwaga, 1/4 wieku. 25 lat, odkąd Krystyna Bochenek, która była dziennikarką w Katowicach, senator również w Senacie RP, postanowiła zrzeszyć takie kobiety. I to trwa tyle lat poprzez imieniny ogólnopolskie Krystyn, które odbywają się co roku w innym mieście. A Rzeszów dlatego, że ja jako rzeszowianka postanowiłam zintegrować z kolei, tak jak wzorem innych Krystyn z innych województw, Krystyny z Podkarpacia. I my corocznie organizujemy podkarpackie imieniny Krystyn i zapraszamy Krystyny z Podkarpacia i oczywiście gości, czyli też z zagranicy przyjeżdżają Krystyny, ale również Bożeny. I właśnie tutaj przed nami. Ja wspieram wszystkie Krystyny, Bożeny i zapraszam do tej pięknej imprezy Krystyn i Bożen. Także my nie tylko organizujemy imieniny raz w roku, tylko na przykład moje stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich uczestniczy w przeróżnych wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, sportowych w swoim regionie, ale my również współorganizujemy tego typu wydarzenia, ale to nie tylko, ponieważ wspomagamy się wzajemnie, dlatego że jesteśmy już seniorkami. Czasami są takie seniorki, które nie mają blisko swojej rodziny, no więc to jest też taka pomoc wzajemna dla kobiet, które są seniorkami. Dobrze, ja chciałabym zapytać, czego się panie spodziewacie po dzisiejszym balu? No przede wszystkim integracji, ponieważ to jest bardzo potrzebne seniorom i także ja podziwiam i już jestem nie na pierwszej, no tu jest pierwsza tego typu impreza, ale uczestniczę w innych, również na przykład w Krakowie są senioralia i to też chcę podkreślić, że bardzo aktywnie w ramach polityki senioralnej działają seniorzy w różnych miejscowościach, miastach i tworzą kluby seniora, centra seniora i organizują senioralia, a ja swoim studentom na Uniwersytecie zawsze stawiam za wzór seniorów, żeby zobaczyli, jak potrafią się zintegrować i bawić wspólnie seniorzy, wykonując swoje utwory, bo to często młodzież zaprasza artystów, profesjonalistów, a tu chodzi, żeby tu była ta aktywność wewnętrzna i teraz na przykład Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie jest co roku od 10 lat i teraz właśnie w tym roku chcę po raz pierwszy zorganizować taki integracyjny, międzygeneracyjny właściwie koncert, gdzie wystąpią i seniorzy, i juniorzy, amatorzy oczywiście. Dobrze, bardzo dziękuję i zapraszam do miłej zabawy. Życzę przede wszystkim udanego wieczoru dzisiaj. Dziękuję.